Witam was w moim let's playu z gry Szymek Czarodziej 3D i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mamy dzisiaj 25 czerwca, godzina 8.37, a ja znowu wcześniej rano nagrywam let's playa. Powróciły stare dobre czasy. Okej, słuchajcie, lecimy do księżnej, czy tam do jakiejś księżniczki królowej, cokolwiek co tam jest. Jednak najpierw musimy iść się przespać, bo ona będzie spała tylko w nocy. Bo sprawdziłem, no przyznam się, sprawdziłem w solucji, co trzeba zrobić, bo dawno nie grałem. Ale tylko pierwszy kawałek, tam pierwsze dwie inniki przeczytałem. Więc za wiele sobie nie zdradziłem. No to są herbatę, Earl Grey. Jadłem śniadanie przed chwilą, wstałem o godzinie 5. Ja przepraszam, 6. Troszkę jestem niewyspany, leje za oknem okropnie. A przynajmniej jest trochę chłodniej. Szczerze powiem wam, że czasami w wakacje mam ochotę właśnie na taką szarugę. Ale tylko w wakacje, tak jak jest jesień, to tak nie lubię. Bo słuchajcie, mam tyle rzeczy na głowie. Do soboty muszę wiedzieć wszystko a propos moich urodzin, bo soboty są urodziny przedwczesne. Jak zapewne wiecie, no, moje urodziny 15 mnie nie będzie. I szczerze mam tyle na głowie i się nie chce nic. Mamy wtorek, zostałem środa, czwartek, piątek. 3 dni. Oj, ale nie wiem, jak już będzie. Okay. Zapisik. Szymek. Zastanawiam się. Znaczy ogólnie dzisiaj mam troszkę więcej miejsca na dysku, więc nagram też dłuższy odcinek, ale zastanawiam się, za ile odcinków seria Szymek się skończy. Za 3, za 2, za 4. Ale liczę tak do 5 odcinków i będzie koniec pewnie. Nie wiem, czemu coś mi tak mówi. Okej. Także lecimy przespać się. Nie z kimś, tylko sami. Mogę, słuchajcie, mam straszną ochotę dzisiaj zagrać w Dragon Age Początek. Ale jakoś sam nie wiem, czy grać, czy nie grać. Bo szczerze nie chce mi się instalować. W sumie też dodatek od razu trzeba byłoby zainstalować. Potem ściągać te wszystkie bonusy. Ja nie chcę mi się. Zobaczymy zresztą. Ale już zacząłem czytać książkę tak jak chciałem. W sumie już nie czytałem jeszcze za dużo, bo nie miałem czasu. Ale się zabrałem. Ale leje, ja pierdolę, jakie krople. Naprawdę. Leję już tak od 2 godzin ponad. Okej. Zobaczymy co to będzie, bo tam będzie wielka powódź w Toruniu. Ale nie zgadzam, teraz popada. A potem znowu będzie wielki upał. I tak w kółko. Może grzybki będą. Fajnie by było. Bardzo lubię grzyby. No patrz, to coś mi użarło. No by teraz mi swędzi. Słuchajcie, nie pamiętam gdzie ta księżna, czy tam, no w każdym razie tam ta mentosuwa, gdzie ona polazła. Znaczy, może nie tyle co polazła, ale gdzie ona śpi. Nie pamiętam. Mikrofon włączony, na szczęście już się bałem. Jestem zmęczony, chyba jeszcze pośpię potem. Ja się nienawidzę ogólnie spać w ciągu dnia, ale będę zmuszony. W ogóle teraz ta jego szata nie wygląda na fioletową, na jakąś dziwną niebieską, niebieski błękit kiblowy. No trudno. Czekajcie, gdzie to mogę być? A ja wiem, tam gdzie był ten turniej magiczny. No. To było gdzieś przy Skwerze Sprawiedliwości. Tak, to tutaj. Okej. Zabierzemy sobie przy okazji kasę, bo ta kasa się naprawdę tutaj często przydaje.
To nie kradzież. Gdyby ludzie chcieli te pieniądze, to nie wyrzucaliby ich. To jest losowa jakaś wybierana tam ilość kasy, którą się wydobyła stąd. Dziwne. W sumie nikt tutaj nie przychodzi, więc zastanawiam się, skąd tutaj tyle tej kasy jest, nie? Bo przecież same tłumy są w tym mieście. W ogóle znowu będę oglądał Grę o Tron, trzeci sezon, znaczy znowu, dopiero teraz trzeci sezon zacznę oglądać. Czekałem, aż się, że tak powiem, cały skończy emitować i dopiero teraz będę w jego posiadaniu. Znaczy ściągam, no. A kiedyś będę chciał jak najbardziej kupić, bo nie ma tak jak oryginały. Ale póki co mogę się cieszyć najwyżej jakością HD, takim, taką średnią HD. Znaczy HD, no tam jeden, ponad 1 GB ma odcinek, ale to jednak nie jest to HD, które jest na oryginałach, nie? Niestety. Jestem fetyszystą jakości. No szkurde, co to jest? Właśnie wiem, że na vlogach jest taka, a nie inna jakość, ale niestety tak ma moja kamerka. A nawet jeżeli ja bym to rozciągnął do lepszej rozdzielczości, to by to wam nic nie dało, uwierzcie mi. Byłoby tylko rozciągnięta jakość, byłaby taka sama. Dobra, to co teraz mamy się przebrać, tak? Jak Szczymek wygląda, nie wierzę. No i co, i jak resztę? Czekajcie, czego nam jeszcze brakuje? Okularów, tak? O ile takie w ogóle mamy? Czegoś nam brakuje? A nie, są okulary. Ej, na serio, on jest dosyć podobny. Nie, to już chyba wszystko i teraz tylko będzie trzeba żabę. Jasio! Co? Jasio! Taki głos. Chodź do mnie, Jasiu. To naprawdę ty. No? Jasiu! O, Jasiu! Jestem twoją największą wielbicielką. Co? O, nie powiedziałeś, wasza wysokość. Jesteś niegrzeczny i zbuntowany. Taki sam jak na plakatach i w tekstach piosenek. No. O, taki arogancki i taki spoko. Ale nie mogę z tobą być. Moja matka zorganizowała turniej o moją rękę. Nie mogę się jej sprzeciwić. A serio? Jedyne, co mogę ci ofiarować, to słodki pocałunek. Jedyną cudowną chwilę, którą zapamiętamy na zawsze. Chodź. Już bym wolał od Kalipso. Nie będę się z nią całował. To dziewczyna. Nie chodzi mi o to, że ja nie tego... Ja mam spierzchnięte usta. A poza tym nieładnie tak wykorzystywać bezbronną dziewczynę. Stańmy się jednością, mój różano usty aniele. Dobrze, całuj żabę w pądru. Gdzie to żabsko jest? Ten krzyk mi się z Ghostmasterem przypomniał. Skojarzył. Hej! Stój! Kurde, ale co zrobiłeś, królewnie? Gówno. Nic, zejdź mi z drogi, zanim każę mnie ściąć. Co on zrobił? Uff, mało bra... A! Młodzieńcze, co się u diabła stało? Znowu. Zejdź ze mnie! Strasznie przepraszam. Doprawdy nie wiem, jak się na tobie znalazłem. Czy my się znamy? Tak. Jestem Szymek Czarodziej. Ukłułem się zatrutą igłą, a ty mnie uradowałeś. A tak, oczywiście. To ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Przypadkowo zmieniłeś się w żabę. To dlatego czuję się, jakby ktoś mnie rozdeptał.
A, lepiej, żebyś nie wiedział zbyt wiele. Mam coś dla ciebie. Co to? Wyprawa! Ekscytujące! To od mojego starego przyjaciela Kalipso. Wyruszam natychmiast. To na razie! Ma tak męski głos w wykonaniu. Okej. Już głupie! No, głupia. Wysuwaczka do klawiatury. Okej. No i możemy sobie spokojnie zapisać. I teraz, słuchajcie, lecimy do Smoczycy. Pozdrawiam przy okazji Smoczycę bardzo serdecznie, jeżeli to oglądasz. Ale najpierw, słuchajcie, musimy iść się znowu przesłać. Zobaczymy, czy możemy znowu kasę wziąć. Jo, no. To nie kradzież. Gdyby ludzie chcieli te pieniądze, to nie wyrzucaliby ich. No okej. Musimy się przespać i pójść tam do tego miejsca, gdzie ten smok upadł, gdzie już tam żeśmy raz byli. Będziemy musieli coś wydobyć z jego bebechu. Ale co to już nie pamiętam za bardzo. A, pieskie życie. Się zastanawiam, czy jeszcze nie nagrać przed przerwą rotacyjną jakiegoś vloga. Ale zobaczymy. A w ogóle, jeżeli chodzi o tego vloga numer 2, jeżeli chodzi o ostatniego vloga, to przypomniało mi się, że pominąłem sporo książek, co najmniej 3. Także chyba jeszcze dogram drugą część z gościem. A może z gośćmi. Zobaczymy, jak to będzie. No kurde, Szymę, błagam cię. Także, no. A jeżeli nie, to jakiś inny vlog i potem ewentualnie dogram drugą część. Wiecie, no nie ma co się spieszyć, nie? Okej. No, Szymek, błagam cię. I'm begging you. No co ty robisz? No, się bałem. Okej. Pyk, pyk, pyk. Okej, słuchajcie, teraz przy okazji albo dobra, tak, on już się obudzi. Także no. Szymek, szybciej. O wiele lepiej. No. Także słuchajcie, sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam.